media, wolne media, bo nie ma demokracji bez wolnych mediów. Wolne media, wolne media, wolne media. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przyrodem włączym się z narodem. Co pan ma w tej głowie? Niech mi pan powie. Wygląda pan na przyzwoitego. Ej, panowie! Będę składał zawiadomienie. Proszę wylegitymować tego pana. Dlaczego się panie zdecydowały tutaj dzisiaj przyjść na ten protest? Dlatego, że chcą nam odebrać polskie media. Pan słyszy? Polskie media. I tyle. I nic więcej nie mam do powiedzenia. I zawsze będę protestować za tym, co polskie. Nikt nie ma nam prawa tego odbierać. I tyle. A pan przyjechał? Wprost. Do widzenia, dziękujemy. Idź pan na wprost. Przede wszystkim wolność słowa i w podziękowaniu naszym wspaniałym dziennikarzom za pełnienie takiej wspaniałej roli budowania polskości i naszej wspólnoty narodowej. Bardzo im dziękujemy. A myśli pani, że jak będą media publiczne wyglądały po tych zmianach, które są planowane przez nowy rząd? Proszę pana, co ja mogę myśleć? Ja po prostu wiem. Niech będzie tak, jak było. Przecież to jest ich hasło. Ja po prostu wiem. Precz z tymi, już nie powiem z kim. Czy media publiczne były obiektywne w ostatnich latach? Mnie odpowiadały. Ja bardzo popieram te media i jestem katoliczką, jestem patriotką i taką chcę zostać. Kocham nasz naród polski, kocham Polskę. Jest obowiązkiem. To nie trzeba decydować. Trzeba iść po prostu, bronić ojczyzny. Gdzie się da i w jakim aspekcie. Bronić ojczyzny czy bronić TVP? W ojczyźnie jest TVP, no, która jest polska, tak? Samej nazwy, ale jedyna, co rzetelna jest, no. Nie jedyna, bo są jeszcze Republika, Telewizja Trwams, jest wiele innych. I trzeba sobie spisać, ale TVP jest główny tym, no, ale ojczyzna najgłówniejszym jest. Wiem, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, no. Rozróżnia. I każdy człowiek też, chociaż nie oglądając, zastanowi się trochę rozumowo, co to jest, czy naprawdę to wierzyć w to, czy nie. To każdy rozumny człowiek to powinien dojść do wniosku sam, nawet nie oglądając tych mediów żadnych. A to pan napisane na transparencie, że TVN jest antypolski i niepolski. Dlaczego pan tak uważa? Antypolski? No bo jest antypolski, bo on manipuluje. Tam na dole jest wyjaśnione dlaczego. A jest niepolski, bo jest utworzony przez z pieniędzy z rajów podatkowych. A raje podatkowe to jest, pieniądze są z przekrętów. Także to nie polskie są, bo z pieniędzy między innymi naszych, ale innych. Z przekrętów różnych i tak dalej. I dlatego to nie mogą być polskie, TVN. Na tym polega atak na telewizję. Każda totalitarna władza zaczyna od przerwania łączności i ataku na media. Ta władza była szkolona przez ludzi Jaruzelskiego. Te twarze, które są na wierzchu, to nie są te twarze, które naprawdę rządzą. Rządzą ludzie Moskwy. Dlatego to ci, którzy współpracowali z FSB, podejmują dzisiaj kierownictwo służb specjalnych. I to oni będą atakować media. Dlatego oficer służb specjalnych został mianowany ministrem kultury, który ma spacyfikować media. Media to różnorodność. Tego pluralizmu przez 2016 rokiem nie było. Wszystkie główne stacje telewizyjne to był jeden wielki TVN. To był tylko i wyłącznie jeden przekaz. Polacy, obywatele nie mieli wyboru. Bardzo nam zależy na telewizji polskiej i na dziennikarzach, bo chodzi nam o wiarygodne wiadomości, których nigdzie więcej nie znajdziemy. I dziennikarze, którzy są tam zatrudnieni, im ufamy i tylko ich chcemy. Nie chcemy tej propagandy niemieckiej. Bardzo się obawiam i jesteśmy niezadowoleni. My spać nie możemy po nocach.
bo oni nakaz niemiecki i brukselski próbują do Polski wprowadzić. Mamy dosyć tego, koniec, koniec, dosyć mamy. Nie pozwolimy na to, żeby media były zakłamane, no. Resortowa to telewizja jest na wiertniczej, starczy jedna, olejnikowa, stokrotka i inni, starczy. Rozpacz bierze, ile jeszcze za tę ojczyznę będę obstawał, bronił jej. W solidarności byłem w zasięgu ręki, już by mnie capnęli. Zdążyłem na klatkę schodową schodzić, gdybym nie skoczył, tak by mnie stłukli, bo rzucałem kolczatki, podwozy pancerne. Jak mnie rzucił, to kolcami stawała pod koła. I jeszcze przyszło mi po 8 latach nadal bronić ojczyzny. Po tych 8 latach pisowskich. Dlaczego to było dla pani ważne, żeby tutaj przyjść osobiście? Bo dla mnie jest bardzo ważne, bo oglądam telewizję. Mogę mieć prawo wyboru, ale oglądam polską telewizję. A jak myśli pani, jak będą wyglądały media publiczne, tylko telewizja po zmianach, które planuje wprowadzić nowy rząd? Tak jak 8 lat temu. Przed 8 latem. Są panie zaskoczone liczbą osób? Nie wiem, nie widziałam tego. Myślę, że tak, bo jest to z dnia na dzień ogłoszone, to myślę, że duża frekwencja jest. Wie pan, z czym mi się kojarzy publiczna? Nie chcę publicznej. Mnie odpowiada ta telewizja. I jest jedynka, dwójka, TVP Info, jest kultura, są seriale i mnie to odpowiada. Dlatego, a ja w życiu nie obejrzałam telewizji TVN-u. Kłamią, nie mówią prawdy. A pani zdaniem telewizja polska była w ostatnich latach obiektywna? Tak, była obiektywna, oczywiście, bo ja oglądam. Tylko telewizja TVN nie podawała prawdy. Większość to kłamali. Ale może coś na lepsze się zmieni w mediach publicznych? Na lepsze. Dopóki będzie Hitler syn rządził, władał Polakami, nigdy nie będzie dobrze. Niemiec od 1000 lat wcześniej jak ruski Polskę wypierał. Par na wschód. I teraz dążą do tego, żeby ziemię zachodnie przejąć od Polski. Tak się zanosi na to. Bo to jest ten cel ich, Niemców. To był odwieczny wróg, nigdy nie będzie przyjacielem. Jak świat światem, Niemiec nie będzie Polakowi bratem.